Eminencjo, Szanowny Księże Kardynale, bracia biskupi, kapłani drodzy, kafalerowie i damy Zakonu Bożego Grobu, wszyscy umiłowani bracia i siostry. Gromadzimy się dzisiaj przy ołtarzu Eucharystii, sprawując najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa w dniu kolejnej inwestytury w Zakonie Bożogrobu. Inwestytura to jest dzień niezwykle radosny dla każdego zakonu, także dla zakonu rycerskiego, jakim jesteśmy. Dlatego, że jest to dzień, poprzez który konkretne dzieło, konkretny zakon bożogrobcy w Polsce z ufnością patrzą w przyszłość. Przybywa 24 nowych członków, sprawdzonych, przyjętych, wprowadzonych po to, aby dzieło Zakonu Bożogrobców rosło i rozwijało się w naszej ojczyźnie. I to jest niejako, oprócz tej radości i tego spojrzenia w przyszłość z nadzieją, to jest drugi cel każdej inwestytury. Przez ten pryzmat przypomnieć sobie i wrócić do konstytucji, do celów, do tego charyzmatu, który został wam dany, przed wieloma wiekami odnawiany w ciągu wielu wieków i ciągle przecież aktualny także dzisiaj, kiedy pełnicie swoją posługę Zakonu Rycerskiego, Zakonu Bożego Grobu, w tej konkretnej sytuacji tu i teraz, w Kościele katolickim, w różnych miejscach świata i także w naszej ojczyźnie. To jest czas, by sobie przypomnieć, że wszyscy zostaliśmy wezwani do tego, by walczyć w sposób wyjątkowy o Królestwo Jezusa Chrystusa. By tak jak każdy człowiek jest powołany do wierności swojemu sumieniu i postępowaniu za nim, żeby każdy z was jeszcze bardziej przez przynależność do zakonu był człowiekiem sumienia w tym dzisiejszym, niezwykle relatywnym i subiektywnym świecie. Jesteście powołani, to jest następny element charyzmatu, do tego, by rozszerzać Kościół Jezusa Chrystusa na całej ziemi słowem, swoim działaniem, a przede wszystkim przykładem swojego życia. I tak jak będzie zapisane, jesteście powołani do tego, by w sposób wyjątkowy, wynikający z wiary i miłości do Jezusa, prowadzić dzieło charytatywne, pracę charytatywną w Kościele Chrystusa. Jest ona w przypadku Zakonu Bożogrobców niejako ukonkretniona przez to, że jesteście tymi, którzy się opiekują, troszczą i są stróżami grobu Pańskiego w Jerozolimie. Inna była ta obrona grobu potrzebna przed wiekami, kiedy zakon powstawał. Ale także dzisiaj macie w tej dziedzinie wiele do zrobienia. I wreszcie jest to wasze zadanie wynikające z przynależności do zakonu ukonkretnione przez troskę o chrześcijan, którzy mieszkają w Ziemi Świętej i przeżywają swoje wielorakie trudności i problemy. I to wszystko tym, którzy dzisiaj zostali przyjęci i tym, którzy przynależą od wielu lat, niektórzy od 20. To wszystko jest nam przy okazji tej inwestytury przypomniane. I warto do tego wrócić. Trzeba wracać do tych korzeni, korzeni zakonu, jego historii, jego dziś, właśnie przy takich momentach jak inwestytura. Jesteśmy w tej pięknej, pelplińskiej katedrze, w której powrót do tych korzeni wydaje się być niejako łatwiejszy, kiedy patrzymy na tę piękną katedrę gotycką, zbudowaną
mniej więcej 100 lat po przyjściu bożogrobców do Polski. Kiedy patrzymy na ten piękny, wspaniały ołtarz, kiedy czytamy historię cysterców tego domu Bożego, który przechodził swoje wieki i swoją historię, regotyzowany w połowie XIX wieku. Wtedy, kiedy w miejscu tego cysterskiego założenia klasztornego powstała diecezja perpińska. Wtedy niejako wracamy razem z tym kościołem i z tym miejscem inwestytury do tych początków, także zakonu Bożego Grobu. I wtedy łatwiej nam, będąc w takim dawnym, pięknym i starym kościele, wpisać tę inwestyturę, którą przeżywamy dzisiaj w rok 1050-lecia Chrztu Polski. Łatwiej wrócić do Gniezna, do tych wieków, kiedy zbieraliśmy owoce tego chrztu Mieszka, chrztu Polski, który stał się początkiem także państwa, ale równocześnie wtedy łatwiej także poczuć swoje miejsce, wrócić do swojego chrztu, do tej chrzcielnicy, przy której wszystko w naszym życiu, wszystko co Boże, wszystko co wielkie i ważne się rozpoczęło. Podobnie jak wpisać trzeba dzisiejszą inwestyturę w to, co nazywamy, co papież Franciszek ogłosił, jako nadzwyczajny jubileusz, rok święty Miłosierdzia. To jak to, ale właśnie zakon Bożego Grobu i jego członkowie, bracia i siostry, mając wpisaną tę miłość miłosierną Boga, i miłość miłosierną człowieka do człowieka w postaci wszelkiej charytatywności. Chcemy być uczestnikami tego roku świętego miłosierdzia w sposób wyjątkowy i w sposób szczególny, czyniąc, podejmując te wszystkie dzieła, które przynosi nam dzisiejsze życie i przynosi nam dzisiejszy świat. Jest jeszcze jeden kontekst, który warto przywołać, trzeba przywołać dzisiaj, kiedy przeżywamy świętą Eucharystię i inwestyturę w dniu, kiedy Kościół wspomina świętego Barnabę, apostoła. To jeden z najbliższych współpracowników świętego Pawła. To ten, który w sposób gorliwy, radykalny podjął te słowa, któreśmy dzisiaj śpiewali przed Ewangelią i słyszeliśmy w Ewangelii. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je przekazywać wszystko, co wam powiedziałem. Czyńcie to w sposób radykalny, gorliwy. Nie bierzcie lasku w usługę. Nie przechodźcie z domu do domu, żeby czasu nie tracić. Idźcie i głoście Ewangelię, rozszerzajcie Kościół. Powiedzielibyśmy dzisiaj słowami waszej konstytucji, waszego zakonu Bożogrobu. I tak słyszymy o Barnabie w Antiochii, który wraz z Pawłem i we współpracy z Pawłem buduje Kościół, walczy o Królestwo Boże, rozszerza ten Kościół, zanosi Ewangelię poganom i jest w tej dziedzinie tym szczególnie wybranym przez Boga człowiekiem z Cypru, który tam życie zaczyna i tam go skończy jako męczennik. Po to, by dać świadectwo, radykalne świadectwo. O Panu Jezusie, tym, którzy na to świadectwo czekają, a czasem może nie czekają. I tutaj zbiegamy się, zgodzimy się z tym, co mówi nam ciągle dzisiaj od 3 lat papież Franciszek, mówiąc o potrzebie wychodzenia. Potrzebie wychodzenia do współczesnych pogan. Nie wystarczy czekać, nie wystarczy być dla tych, którzy przychodzą, ale trzeba szukać, trzeba głosić Ewangelię, trzeba być misyjnym, trzeba być apostołem i misjonarzem. Ewangelii i misjonarzem miłosierdzia, jak papież przypomina, szczególnie teraz w roku miłosierdzia. Ale jest też pewien
chciałoby się powiedzieć, zgrzyt wśród tych dzisiejszych czytań, kiedy słyszymy świętego Pawła mówiącego na początku listu do Koryntian o podziałach, o których słyszy, o podziałach, o których mu donieśli ludzie Chloe, że jeden mówi, że jest Pawła, jeden Sylasa, jeden jeszcze kogoś innego, tak jakby Kościół był podzielony, tak jakby Chrystus był podzielony, tak jakby byli ludzie chrzczeni w imię Pawła, a nie Chrystusa. To jest zaprzeczenie tej pozytywnej, radykalnej ewangelizacji, którą w Antiochii prowadzi święty Barnaba, apostoł i współpracownik świętego Pawła. Ci ludzie Chloe są w każdym pokoleniu. Można by powiedzieć, także dzisiaj są tacy ludzie Chloe, którzy nam nieraz donoszą, sami to słyszymy dobrze, że wśród nas także bywają podziały. W Kościele wpatrzymy na różne sprawy, w rodzinach, w ojczyźnie. I wtedy trzeba odnieść do siebie te słowa z dzisiejszego listu do Koryntian. Moi drodzy bracia i siostry, pozwólcie na koniec jeszcze jedna refleksja, która jakby dopełnia i poszerza w dzisiejszym czasie wasz charyzmat służenia grobowi pańskiemu, służenia Ziemi Świętej, służenia chrześcijanom. Dzisiaj jakby tę Ziemię Świętą trzeba poszerzyć i powiedzieć, są zagrożeni, potrzebują pomocy, giną, są wypędzani, zabijani za wiarę. Chrześcijanie nie tylko w Ziemi Świętej, ale także w tych okolicach Ziemi Świętej, gdzie toczą się wojny, gdzie są ludzie, którzy stracili domy, stracili krewnych, przyjaciół, sami uciekli przed wojną, przed zabiciem, przed prześladowaniem. Bardzo często stoją i pukają wrót chrześcijańskiej Europy, czekając na pomoc. To jest pewnie ten wymiar waszego charyzmatu, który by trzeba jeszcze rozszerzyć w stosunku do tego, co było aktualne 20 czy 10 nawet lat temu. I także zastanowić się, w jaki sposób razem z Kościołem, który jest w Polsce, powinniśmy wyjść na przód. W duchu Ewangelii, bo byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, bo wszystko, coście uczynili, jednemu z tych braci najmniejszym mieście uczynili. Politycy w Europie mogą sobie mówić, że mają nawet do tego prawo językiem swoich własnych koncepcji, planów politycznych o tych rzeczach trudnych, przed którymi stoi dzisiejszy świat i Europa, ale my chrześcijanie nie tylko mamy prawo, ale mamy obowiązek o tych rzeczach mówić i działania podejmować językiem Ewangelii. Czasem z niepokojem słuchamy, zauważamy nieraz słowa pod adresem papieża, który robi radykalne gesty, profetyczne gesty wobec uchodźców, wobec chrześcijan prześladowanych, czy to na Lampedusie, czy na wyspach Grecji. Czasem słyszymy głosy, że papież się w tej chwili nie myli. Nie odbieramy nikomu prawa do takich ocen, ale aż przychodzi czekać, kiedy usłyszymy, że Pan Jezus też się myli. Kiedy mówi, bo byłem przybyszem, a przyjęliście. I dlatego w duchu tego dnia szczególnego, jakim jest inwestytura, pomyślcie, bracie i siostry, w waszym zakonie, czy nie ma takiego sposobu włączenia się po chrześcijańsku w to zadanie, w ten wymiar pomocy chrześcijanom, który staje przed nami jako nowy. Skupi Polsce na ostatniej konferencji Episkopatu, idąc za wspólnotami chrześcijańskimi Europy, włączyli się, obiecali się włączyć przez Caritas i przez różne podmioty kościelne, oczywiście we współpracy z samorządami i z innymi, w tak zwane budowanie korytarza humanitarnego. To jest nasze kościelne zadanie.
abyście jako zakon szczególnie do tego przygotowani, zobowiązani i predysponowani, żebyście chcieli także w takiej wymiarze zupełnie egzystencjalnej, konkretnej pomocy wchodzić. Módlmy się wszyscy dzisiaj w tej katedrze biblijskiej o przyszłość dobrą naszego zakonu. Módlmy się za wszystkich dzisiaj nowo przyjętych i módlmy się o to, byśmy wrażliwie po ewangelicznym odczytywali ten charyzmat, który jest naszym charyzmatem. Amen.